i czołem. Kolejne zadanie, numer 2 tym razem. Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza. Na rok 2019. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Druga niedziela czerwca 2019 roku przypadnie w 9 dniu miesiąca. No to zobaczmy. Idziemy na czerwiec. Czerwiec jest przed lipcem. I czerwiec ile ma dni? Tak, więc tak, czerwiec. Ma 30 dni. Więc tutaj w niedzielę był 30. Dzień przed poniedziałkiem, to jest niedziela. 28, 28, 27, 26, 25, 24. Czyli to jest 23. O ile dni tutaj jest różnicy? O 7, no nie? Więc 23 minus 7 jest 16. Tu wcześniej też trzeba odjąć 7. Czyli będzie 9. 9 minus 7 jest 2. Jak tu odejmiemy, no to tu będzie już maj. Tu już jest maj się zrobi. Czyli tu są same niedziele, bo niedziele nas interesują. Czy druga niedziela to jest 9? Dokładnie tak jest. Możecie oczywiście tutaj sobie to uzupełnić. Tak, czyli jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Oj, czekajcie, bo za krzywo to napisałam. Ósmy, siódmy, szósty, piąty, czwarty, trzeci. Tu jest pierwszy. No i sobie tak możecie pouzupełniać. No nie, 15, 14, 21. 20 minus 7 jest 13, no nie? I sobie możecie uzupełnić ten kalendarz po prostu. To też dużo czasu nie zajmuje, a jesteście, a macie tą pewność, że dobrze zrobicie. No to drugie będzie na pomarańczowo. Pierwszy dzień września w 2019 roku wypadnie w niedzielę. Czyli tu mamy sierpień, ma 31 dni, tak? 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, widzicie? Cały czas co 7, czyli tu będzie 18, brawo ja, 25, 25 plus 7, o to już będzie, czekajcie, trzeba uzupełnić to, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31. No i pierwszy, czy to jest w niedzielę? Jedynka wypada w niedzielę, czyli to też jest prawda. Co was się chciałam zapytać? Czy dla was to jest, oj, czy dla was to jest wszystko jasne? Jak tak, no to dajcie znać. Jak coś jest dla was niejasne, no to też dajcie znać. Pamiętajcie, że tutaj możecie cały czas dodać, w tą stronę dodajemy 7. Żeby kolejne dni poznać, w no kolejne dni tygodnia sobie ogarnąć. No dobra, to trzymajcie się.